7 cm mniej w talii. To jest mega i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Coś, z czego z kolei cieszy się bardzo mój mąż, jak wchodzę z zakupami na drugie piętro, przestałam sapać. O dziwo jestem w stanie także pomóc mu wnieść meble, jakieś cięższe rzeczy, czuję się pewniejsza siebie, wiem, na co mogę sobie pozwolić i przede wszystkim lepiej rozumiem swój organizm. Cześć, nazywam się Sylwia Fischer, w programie jestem od stycznia tego roku, a zawodowo jestem związana z fulfillmentem i część swoich obowiązków dzielę między siedzeniem przy biurku, a bieganiem pomiędzy dwoma halami, co jest wyzwaniem. Największym problemem, coś z czym walczę właśnie z trenerem, to jest niestety puchnięcie całego ciała. Oporna utrata wagi i w związku z tym tutaj muszę pokłonić się mojemu trenerowi, bo co jak co, ale zna się na temacie. Nie zostawił tematu, zlecił mi masę badań, które wykonałam, od tarczycy, badań ginekologicznych, wątroba, kardiolog, wszystko co było możliwe, USG brzucha, USG jamy brzusznej, no naprawdę wszystko. I w tym temacie bardzo mocno działaliśmy, żeby sprawdzić, czy medycznie nie ma jakiegoś przeciwwskazania, czy coś medycznie nie dzieje się źle, że tak waga opornie schodzi w dół. Wszystkie badania, które zrobiłam na polecenie trenera, wykazały, że jestem zdrowa. Zdrowa, zdrowiosieńka, ale muszę mu za to podziękować, bo takiego kompleksowego przebadania jeszcze nie miałam nigdy w życiu. Trzeba mu to oddać, że naprawdę tutaj stanął na wysokości zadania i cieszę się, że to zrobiłam, bo jestem po prostu spokojniejsza. Jeśli chodzi o dietę, zawsze była przystosowana i dostosowana do tego, jakie akurat miałam potrzeby, nawet zachciewajki, nawet słodycze, także to się pojawiało. Jeżeli chodzi o trening, to ten też za każdym razem był konsultowany z trenerem i pytał się, czy wszystko mi odpowiada, czy takie ćwiczenie mi pasuje, czy poprawnie je wykonuję, czy chcę coś zmienić, czy widzę efekty tych ćwiczeń. Nigdy nie byłam zostawiona sama sobie, zawsze mogłam liczyć na trenera i na to, że bardzo szybko odpowiadał na pytania, reagował. Naprawdę czułam się bardzo, bardzo zaopiekowana i to trzeba programowi oddać, że nie jesteś zostawiona sama sobie. Jeśli chodzi o samopoczucie fizyczne, to muszę przyznać, że jestem dużo sprawniejsza, nie męczę się tak szybko. Jest to naprawdę bardzo przyjemne uczucie, kiedy człowiek może sobie tak wbiec po schodach na drugie albo czwarte piętro, bez żadnej zadyszki, kiedy biegnie 5 km, co wcześniej wydawało się no, nieosiągalnym dystansem, teraz jest to po prostu sama przyjemność. Więc zmiany fizyczne także są to zmiany w obwodach ciała, które najbardziej widać po tym, że kupujemy mniejsze rozmiary ubrań. Także z tego najbardziej się cieszymy. Oczywiście, że poleciłabym program i polecam go każdemu, kto ma problem, kto chce działać, kto potrzebuje pomocy trenera i potrzebuje, żeby trener się nim zaopiekował.